Przejażdżka czerwonym londyńskim autobusem cieszyła się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza dla najmłodszych była to prawdziwa frajda. Słonecznym autobusem można było dojechać na piknik, który odbył się w sobotę na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Podróż rozpoczęła się od przystanku na Banotówce. Skąd pomysł na ten londyński autobus, który cieszy się dużym zainteresowaniem? Chcieliśmy, żeby tutaj przywieźć jak najwięcej dzieci, żeby jak największej ilości osób pokazać to, w jaki sposób pracujemy, ale też móc bawić się z różnymi osobami, bo skoro ściągnęliśmy tylu fajnych ludzi, to chcieliśmy, żeby ci ludzie mieli swoją publikę, mieli swoich uczestników, tak żeby tutaj się dużo działo. Przede wszystkim jest to podsumowanie naszej miesięcznej akcji dla autyzmu pod hasłem Nie zarażać autyzmem, ale mogę optymizmem. Chcemy pokazać, że dziecko z autyzmem chce funkcjonować w normalnym świecie, i tego uczy się na co dzień w terapeutycznych punktach przedszkolnych. Wybór miejsca na organizację pikniku nie był przypadkowy. Tutaj właśnie powstaje nasze integracyjne przedszkole terapeutyczne, które będzie połączenie praktyki z wiedzą, ponieważ jest ono pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego i będą tutaj pracować zarówno praktycy, jak i naukowcy po to, żebyśmy jak najlepiej, jak najlepszymi metodami mogli z tymi dzieciakami pracować. W całe to przedsięwzięcie zaangażowała się spora grupa osób. Londyński autobus to tylko jedna z atrakcji, która znalazła się w programie Słonecznego Pikniku Rodzinnego. W parku przed Uniwersytetem odbyły się m.in. gry i zabawy, czy różnego rodzaju warsztaty, na przykład bębniarskie, które poprowadziła grupa o ciekawej nazwie Walimy w kocioł. Nazywam się Tomek Kinecki i tutaj jest grupa moja wspaniała Walimy w kocioł, warsztaty perkusji dla dorosłych. No właśnie, czyli na co dzień walicie w kocioł? Tak, walimy w kocioł, bo na co dzień, co śmieszne, jest dużo abstynentów tutaj w ogóle, także nazwa, i poza tym graliśmy na przykład na balu bezalkoholowym i bardzo dużo mamy takich imprez właśnie, które nawet są ciekawe tej nazwy, po prostu specjalnie nas biorą chociażby dla tej nazwy. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć grać, bo wiadomo, że jest dużo osób jakby 20-letnich, 30-letnich, natomiast bardzo dużo też osób 40-letnich, 50-letnich, a w tym roku w Chorzowie pojawił się rekordzista 68 lat i zaczyna grać na perkusji. Widoczny tego dnia był również niebieski kolor, który symbolizuje solidarność z osobami cierpiącymi na autyzm. W tej chwili już 1 na 150 dzieci rodzi się z autyzmem. Są też grupy ryzyka, które jakby predysponują do tego, że być może mogą pojawić się te zaburzenia. Natomiast nam zależy na tym, żeby mówić o wczesnej diagnozie i wczesnej terapii, ponieważ to jest kwestia, im szybciej rozpoczniesz, tym lepsze będzie funkcjonowanie twojego dziecka w przyszłości. Cieszyn zapalił się na niebiesko, jak widać, można odczarować autyzm. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.